wiadomo, że bardzo się cieszymy z tego, że się nam udało wygrać moim zdaniem ciężki mecz. Chłopacy to odczuwali w tygodniu, bo dobrze popracowali, ale myślę, że jesteśmy w stanie doprowadzić do sprawności chłopaków na mecz w Szczecinie. Tak Pogonie wiemy, że dobrze się prezentowała w tej starej sezonie. Myślę, że europejskie puchary też pokazali, że potrafią grać piłkę. Że jest to zespół, z którym się trzeba liczyć na pewno o te najwyższe lokaty, dobra organizacja gry, ciekawe zawodnicy. I ławka jest dosyć mocna. Wiemy, że tam Grosik, jak jest w dobrej formie, tak bardzo, bardzo ciężko się go broni. Ale myślę, że tam siła jest właśnie w tym kolektywie, w tej drużynie. I to, że potrafią grać jako zespół razem, i to jest, myślę, że taka mocna strona. Cały czas się tu borykają z problemami Maty. Szwoch, Wari jest tak samo, jakby jeszcze cały czas jest kwestia, powiedzmy, parę dni, także nie wiemy, czy raczej nie. No i zobaczymy. Myślę, że to jest tak na ten moment wszystko. Ekstraklasa się ogłosiła trenera miesiąca, którym został Paweł Stanio. Mam nadzieję, że to jest jedno z wielu wyróżnień dla trenera. Oczywiście gratuluję. Jak trener do tego podchodzi? To jakaś motywacja? Czy trener się w ogóle spodziewał tego wyróżnienia? Dziękuję bardzo. No, na pewno to cieszy człowieka. A z drugiej strony dowiedziałem się to 5 minut temu. Także jest to taki impuls jakby do dalszej pracy, ale oczywiście biorę to tak z rezerwą wszystko i podchodzę tak do tego spokojnie bardzo, także jakby tego było więcej, nie przeszkadzałoby to, ale ważne są chłopcy na boisku i oni jak się prezentują, a to już jest taka czereśniczka dla mnie, ale mówię, najważniejsze jest dobro zespołu i praca tych chłopców na boisku.